W niedalekiej odległości od Krakowa gęsty las skrywa pewną tajemnicę. Znajduje się tam kompleks opuszczonych betonowych budynków. Na każdym kroku wyłaniają się coraz dziwniejsze, większe budowle. Skąd one się tu wzięły? Jaka historia zapisana jest w ich murach? Dokąd prowadzą podziemne tunele? Kto to wszystko zbudował i w jakim celu? Dlaczego stoją opuszczone w lesie? Czy ma to jakiś związek z uśpionym od lat wulkanem? W tym odcinku postaramy się przybliżyć, a tym samym uchronić od zapomnienia to miejsce. Gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania? Czy podpowiedzią mogą być otaczające nas charakterystycznie wyglądające skały? Czy przyglądając się budynkom możemy znaleźć niezbędny znak, kto i kiedy je postawił? A może powinniśmy szukać odpowiedzi w pobliskim stawie? Czy wskazówką mogą być otaczające nas kamieniste ściany? Zajrzyjmy razem w głąb historii kamieniołomów Miękini. Mówiąc o Miękini, warto zaznaczyć, że w środkowej części wioski, tuż pod powierzchnią gleby, rozciąga się duża płyta zastygłej lawy porfirowej. Wulkan był czynny na początku okresu permskiego, a porfir miękiński powstał wskutek wylewu powierzchniowego. Wzgórze w Miękini było miejscem eksploatacji surowców skalnych już w XVIII wieku. W tym okresie kamieniołom służył wyłącznie potrzebom mieszkańców. Wykorzystywano go głównie do budowy ulic oraz domostw. Z biegiem czasu wydobycie nabrało charakteru przemysłowego. W najlepszym okresie pracowało tu ponad 1300 osób. I schody w Krzeszowicach z porfiru. Największy rozkwit nastąpił pod kierownictwem Hermana Kulki, który wprowadził do Miękini mechanizację. Zakupił i zainstalował urządzenia do kruszenia skał, zbudował młyny, tory kolejki wąskotorowej oraz kolejkę linową do Krzeszowic, która została uruchomiona w 1908 roku. Było to w tamtym czasie bardzo nowoczesnym urządzeniem. W miękińskim kamieniołomie produkowano głównie kostki, półkostki, drobny bruk, mozaikę chodnikową, ale szczególnym wynalazkiem pochodzącym z Miękini jest kostka sześciokątna, tak zwana trylinka. Zdobyła ona szczególną popularność w Polsce. Jej konstrukcja jest na tyle wytrzymała, iż jest w stanie przetrwać kilka pokoleń. Jej pomysłodawcą i właścicielem patentu był inżynier Władysław Tryliński. Wynalazek powstał, gdy inżynier był pracownikiem kamieniołomu w Miękini. Firma przetrwała wojnę, niestety w 1975 roku uznano, że złoża zostały wyeksploatowane, zamknięto kopalnie, a nadające się urządzenia przeniesiono do pobliskich Czadkowic. Pierwsze wiarygodne, spisane informacje o istnieniu kopalni w Miękini pochodzą z końca XVIII wieku i wiążą się z wizytą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który odbywał podróż do Olkusza. Relacje można przeczytać w pamiętniku nadwornego kronikarza i historyka Adama Naruszewicza. Kolejną realną wskazówką, jak wyglądał kamieniołom, jest obraz świętej Barbary z kościoła w Nowej Górze. Niestety nie udało nam się wejść do kościoła, by zobaczyć ten obraz. Kolejną ciekawostką związaną z kamieniołomem jest mały lokalny skandal związany z widocznym grobem nieznanego żołnierza. Kamień ten został postawiony tutaj wbrew ustaleniom, które mówiły, że jedyny grób nieznanego żołnierza może stać w Warszawie. Na szczęście udało się wszystkim dojść do porozumienia i miękiński kamień stoi tu po dziś dzień.
Dotarliśmy do pierwszego budynku. Jest to stołówka robotnicza, tak zwany dom chłopa. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Za wiele tu nie ma. Patrzcie, jaka niespodzianka. Także tak prezentuje się pierwszy budynek. Stołówka. Idziemy zobaczyć, jak wygląda to dalej. O proszę, nawet zachowały się toalety. Kolejne pozostałości, tym razem kruszarki. Aktualnie znajdujemy się przy budynku starej kompresorowni. Ten budynek wygląda, jakby był podpalony. I u góry widać idealny przykład wykorzystania trylinki. Takich sześciokątnych bloków, które idealnie do siebie pasowały. Popatrzcie. Jesteśmy przy transformatorowni. Popatrzcie. Również zbudowana jest z sześciokątnych trylinek. Znajdujemy się w warsztacie naprawczym kolejek spalinowych.
Pamiętajcie, że urbex jest niebezpiecznym zajęciem, a naśladowanie tej specyficznej aktywności przez mniej doświadczone osoby może skończyć się w najlepszym stopniu wypadkiem. Tam jest drugi poziom. Są schody, schodzimy do niższego poziomu. I uwaga na niespodzianki takiego typu. Zobaczymy, dokąd prowadzi ten tunel. Chodźcie, sprawdzimy. Kolejny opuszczony budynek. Widoczne płyty, którymi uregulowano rzekę, również pochodzą z pobliskiego kamieniołomu. Zostały wyprodukowane i ustawione właśnie w tym miejscu. Kolejny ślad historii miękińskiego kamieniołomu. A oto najstarszy budynek firmy Hermana Kulki. W ustnych przekazach zachowała się informacja, że na ścianie frontowej znajdował się niezachowany do dziś zegar słoneczny. I w tle już widać najwyższy budynek. Na tym terenie znajdziecie mnóstwo opuszczonych budynków. I tutaj możecie zobaczyć, jak wysoki jest ten budynek. I proszę, stróżówka, przyjeżdżali robotnicy,
wypuszczani byli na teren kamieniołomu, na tereny tutaj fabryki. I tyle pozostało. I dotarliśmy jeszcze do starej lodowni. Zajrzyjmy do środka. A tutaj znajdowała się lodownia, gdzie przechowywany był lód z okolicznych jezior i stawów. To już na tyle w dzisiejszym vlogu. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!